Halo, halo, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Vicer. Witam was już w kolejnym odcinku, zagrajmy w grę pod tytułem Mountain Blade Warband, oczywiście na modyfikacji Prophecy of Pandor. Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie. Ludziska, nie bez powodu znajdujemy się z menu głównego gry, nie bez powodu tutaj nadają, ponieważ muszę wam pokazać, mamy już dzień 87, tak jest. Czemu mamy dzień 87? Z tego powodu, że bardzo, bardzo dużo grałem w tą gierkę poza materiałami. Z jakiegoś to powodu? Ponieważ czekałem po prostu, aż nam jakaś frakcja powie wojnę. No i tak grałem, robiłem zadania dla mojej wioski. Na chwilę obecną chyba nie mam żadnego zadania. A nie, mam to dziadostwo dokończyć. Aczkolwiek powiedziałem, że... A nie, to jest ten, to jest... To jest nowe zadanie, bo to jest z 17. Tak, to jest zadanie z kampanią wojenną, więc tym oczywiście się zajmiemy. Ale jeżeli chodzi o zadanie... A, to muszę jeszcze z nim pogadać. Okej, bo zrobiłem to zadanie, ale muszę pogadać. Z tamtym zadaniem poprzednim to po prostu ja olałem, nie chciało mi się tamtego robić. Robiłem dużo właśnie zadań dla mojej wioski. Moja wioska, powiem wam, że już została wyprowadzona na prostą, więc co mi się bardzo podoba. Ale najważniejsze, ludziska. Grałem sobie, walczyłem z bandytami, mamy na chwilę obecną 99 osób w oddziale, więcej nie mogę mieć z moją obecną charyzmą, z punktami dowodzenia, więc 99 osób mam na chwilę obecną. No i tak walczyłem z bandytami, walczyłem i dalej żadnej wojny nie było, więc postanowiłem ja troszeczkę zaognić konflikt i poszedłem do Sarleonu. Splądrowałem im wioskę, tu zresztą możecie zobaczyć moje ślady i zobaczcie, jakie tutaj mamy piękne luciwo wspaniałe. I w ogóle mam nowy hełm i mam chyba nowe butki i mam chyba jakieś rękawice lepsze, nie pamiętam. Na pewno mam lepszą tarczę od tego, co miałem w poprzednim materiale. Więc całkiem spoko. No i ludziska, no i tak właśnie zaatakowałem tą wioskę, splądrowałem, tutaj ten gościu nic złego takiego nie zrobił. Ale co się okazało, mamy wojnę wypowiedzianą, dlatego też ten odcinek nagrywam. Ale nie z Sarleonem, a z frakcją zieloną, co jest w ogóle dziwne. Nie wiem, wydaje mi się, że po prostu zieloni mieli jakąś, nie wiem, sojusz z Sarleonem. Być może się oni na nas obrazili, z zieloni, i oni nam wojnę powiedzieli, no nie wiem. Więc być może też zaraz nam Sarleon wypowie wojnę, cholera wie. Ale jest kampania wojenna, ludzka, więc pójdziemy sobie na tą kampanię wojenną. No i pójdziemy wpierdzielić zielonym. I ogólnie tak, mniej więcej za ile ja chcę, ludziska, w sumie już będę szedł, tylko gdzie to było? Cinderfall, moi drodzy, no to idziemy w kierunku Cinderfall. Czyli tutaj jest kampania wojenna, dobra. No, więc będziemy sobie pomalutku iść, ja wam to będę mówił, ludziska. Za ile mniej więcej chcę zacząć tworzyć swoje królestwo? No, powiem wam bliska, że tak myślę, że jak będę mógł mieć około... Który ja mam poziom? Piąty poziom leadershipu, mam 99 osób. Myślę bliska, że będę chciał założyć swoje państwo, kiedy będę mógł... czekajcie, zobaczmy, ile taki standardowy zamek w tej modyfikacji ma ludzi. 300... O mój Boże, okej. Okay. Dobra, to zanim ja królestwo założę, to jeszcze bliska poczekacie. To myślę, że tak z 50 odcinek dopiero. O mój Boże. No, okej, okay, dobra. No to sobie poczekacie. No nic, dobra, idziemy w kierunku Cinderfall. I... Co tutaj się dzieje? Znowu to jakieś... Dobra, wyślijmy te 500 denarów, nie chce mi się latać do tej mojej wioski. Na chwilę obecną mamy i tak dosyć sporo pieniędzy, 7600. No i dodatkowo w Cinderfall właśnie sprzedamy sobie te nasze... towary i będzie pięknie. Ogólnie ludziska tak, zapraszam do stawiania standardowej apeczki w górę pod tym materiałem, żeby rozniósł się w dalekie zakątki YouTube'a. Zapraszam ludziska, no bo to w zasadzie jest jedna sekunda, jedno kliknięcie, a naprawdę bardzo fajnie mi tutaj pomagacie w ten sposób. Oczywiście porady są jak najbardziej mile widziane i... Dziękuję oczywiście wszystkim sponsorom za wspieranie tego kanału. Dzięki wielkie mordeczki. No powiem wam, że mamy chyba na chwilę obecną 12 sponsorów i raczej ten rekord już nigdy nie zostanie pokonany. Ale dzięki mimo wszystko, dzięki z całego serducha. No dobra, pod Cinderfallem już nikogo nie ma, goddammit. Ale to nic, pójdziemy sobie właśnie na rynek i posprzedajemy te towary. No więc dzięki jeszcze raz naprawdę za to wspieranie kanału przez sponsora. No powiem wam, że... Plądrowanie w tej modyfikacji jest mega opłacalne. Jest w cholerę opłacalne. Dobra, posprzedajemy sobie tutaj te rzeczy. Okej, 4900. Dobra, niech już zapłaci, ile ma. Handlarz kuni mi ludziska. Velvet sprzedajemy. No i co? I resztę sobie tutaj fajnie tak mniej więcej poukładajmy, żeby to miało ręce i nogi. Jedzonko sobie oczywiście zostawiamy, no bo idziemy na kampanię wojenną, a w kampanii wojennej bardzo szybko tego jedzenia ubywa, więc... Więc im większe zapasy, tym lepiej dla nas i dla mojego oddziału. No i dobra, ludziska, chyba 13 tysięcy mam na chwilę obecną denarów, co jest całkiem spoko sytuacją. No i tak, tutaj nie ma nikogo, nie ma, no to teraz musimy iść szukać tej kampanii wojennej. Chyba, że patrzymy tutaj, czy coś już jest atakowany, któryś z zamków.
Widzę, że nie, czyli nie wiadomo, gdzie oni w takim wypadku poszli. Dobra, czekajcie, kto to w ogóle był? Duke Adarian, ludziska, więc musimy po prostu znaleźć jakiegoś lorda. Się spytamy, gdzie znajduje się Duke Adarian i myślę, że będzie w porządku. No chyba, że tutaj zieloni nam jakiś zamek atakują i po prostu idziemy na obronę, ale widzę, że chyba na razie nic nie oblegałem. Dobra, lecimy. Najgorsze jest to, że zaraz mi się skończy ten quest, bo tam chyba tylko były 4 dni, żeby przyjść. Oho, już tu mnie Gaugan goni, widzicie, już tu była wioska rajdowana, już tu zieloni atakują biedny Ravenstern. Ja pierniczę. No dobra, ja nie wiem, szczerze mówiąc, gdzie jest ta kampania cała gaugańska. To jest takie dosyć problematyczne, okej, tutaj ktoś biegnie. Zaraz się spytamy. Dobra, chcę się, przyjacielu, spytać ciebie. Nie to, goddammit. Duke Adarian, ludziska, Duke Adarian. Gdzie jest Duke Adarian, goddammit? Nie ma Duke Adariana? Jest, tutaj. Sia Storm najwyraźniej. Czy Sia Storm? Dobra, a gdzie się to znajduje? Tutaj jest, okej, okay, tam jest kampania wojenna, dobra. No to lecimy, moi drodzy. No, oczywiście ludziska standardowo zapraszam też do obserwowania tego kanału. Ja tam na karcie społeczności dodaję, kiedy live'y się pojawiają i tak dalej, więc jak coś, to zapraszam również na wbijanie na live'iki piękne. W sumie ten odcinek nagrywam po wczorajszym live'ie, gdzie zasnąłem, goddammit. Czemu zasnąłem? Nie mam pojęcia, chyba byłem zmęczony. No ale takie jaja też się dzieją, więc no jest ciekawie. Dobra, jest tutaj kampania wojenna. Jest kampania wojenna tutaj, więc idziemy się dołączyć. No jestem ciekawy, co tutaj będzie się działo. A, tam lecą, okej. Okay. Panie Duke'u, ja się idę do ciebie dołączyć, mordo. O, cześć Duke. Mam ze sobą ludzi. Widzę, że tutaj o mój Boże, okej. Okay. Wiecie co, ludziska? Fjord Swain jest silniejszy od nas, nie żeby coś, ale mają więcej ludzi i dostajemy w pierdziel chyba, halo? O mój Boże, mają liczniejszą armię, ej no zobaczcie, jak oni nas przeganiają. Halo, Ravenstern. Wszyscy do zamku pouciekali, ja pierdzielę, też tu idę. O mój Boże. I co teraz, siedzimy w zamku? Wszyscy w zamku siedzą, wioskę nam plurują, widzicie? No i proszę bardzo, zieloni przegonili naszą armię, cudownie. Cudownie. Wow. No, plądrują nam wiochę, pewnie zaraz pójdą, oby na to miasto nie poszli, bo jeżeli to miasto stracimy, to będzie dosyć dla nas bolesne. Tutaj widzę, że gałgany powychodziły, ale... Ale co z tego? Gdzie wy w ogóle panowie idziemy? Czemu mamy taką małą armię? Co się stało z Ravensternem? Halo. God damn it. No nie podoba mi się to. Tak, teraz ogólnie też staram się trzymać dalej usta od mikrofonu, bo w poprzednich odcinkach, kurde, dziwne dźwięki wydawałem, więc może lepiej nie. No i co, ten gościu ma tu dalej kampanię wojenną, tylko że on tu za wiele nam nie robi, tak szczerze mówiąc. Okej, zmienił jakieś plany, bo tam wioska już została zlutowana całkowicie. Czekamy na jakieś bitki. Zaraz zobaczymy, co tutaj będzie się działo. O, przeganiałem nas totalnie. O mój Boże. No i nie wiem, ludziska, co my tutaj będziemy dalej robić, ale ja tu liczyłem na jakieś fajne bitki. Poszli kolejną wioskę plądrować, ale na razie jest plus taki, że właśnie oni nam miast nie atakują. Co jest całkiem spoko, no bo jednak jakby nam te miasta zaczęlibyśmy miasta tracić, to byłaby lipa. A tutaj widzę, że gościu został sam, więc prawdopodobnie mu wpierdzielimy, jeżeli nasi nam pomogą. Ta, w ogóle on nie ucieka. Znaczy teraz ucieka, ale już jest za późno. Hehe. Dobra, robimy sejwika i ciśniemy na gnoja. Dobra, mam nadzieję, że reszta się dołączy. Dołączyła się reszta, dobra. Panie, ty giniesz, kurde, panie. To jest jarl w ogóle, czyli co, w zielonych są też ten, wikingowie, jak gdyby? Dobra, poddaj się lub gin, ciśniemy. Heja, banana, prawie 1000 ludzi na 140, więc noise. Pytanie tylko, czy reszta będzie szarżować, czy nie? Tutaj jeden gościu szarżuje swoją piechotą. Dobra, to moi niech idą za mną. Ja oczywiście swoich nie będę wysyłał na pierwszą linię, no bo nie chcę mieć niepotrzebnych strat. No bo po co to? Dobra, zobaczcie na to, jaka piękna armia ludzi. No, mamy inny hełm, więc teraz, kurde, bo ostatnio opisaliście mi, widzowie, że wam się hełm nie podoba. Więc teraz macie jakiś normalniejszy chyba hełm. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i dobra, no i co, tam jakaś kawaleria jest u niego. No ale...
W sumie on ma dosyć sporo kawalerii, ale zieloni wydają się być dosyć słabi. Zieloni chyba mają, jeden z widzów mi właśnie pisał, że zieloni mają tylko jakoś tam w pewnym stopniu dobrą piechotę, ale ona nie jest najlepsza, a kawaleria ich też zbytnio nie jest jakoś super, więc... Więc nie powinno być aż tak źle. Dobra, szarżujemy już, nie ma co. Lecimy, lecimy! Dobra, jest tu Gaugan. Dawać gnoja. Piechota jest tam daleko. Zabić go, a to jest chyba w ogóle ten lord. Więc proszę go zabić. Goddammit. Zabili go, zabrali mi killa, no ale dobra. Tam jest piechota. Na piechotę to ja nie będę szedł sam. Moim koniem na pewno. Tutaj jest wroga kawaleria, ale pytanie, czy ona już nie została rozwalona? Ona już praktycznie została rozwalona. Wow. To jest w ogóle moja epicka jednostka. To jest ten chyba heretyk, czy jakoś tak. Oni są genialni. Ta kawaleria tutaj wroga została praktycznie rozniesiona. Dobra, no to teraz idziemy na piechotę. Zobaczymy, jak to tu będzie wyglądać. No, dobra, to piechota ich siepałkę, że ja mam być cztery. Pyk, okej, zabity, 93 expa, no. Dobra, weźmy broń dwuręczną, bo mniej więcej tak staram się rozbijać te moje dwie bronie na dwa różne poziomy. O, zero damage'a, to ładnie. Pięknie, oh yeah. No, jakąś tam piechotę stosunkowo mają, ale... Utknęłem. Au, 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 au. Dobra, moja piechota już tu przychodzi na pomoc. Pięknie, 42 damage'u. Opowiem wam, że ta broń jednoręczna moja więcej zabiera damage'u niż broń dwuręczna, ale to prawdopodobnie jest tym spowodowana, że na broni jednoręcznej mam o wiele większy level. Hehe, kobieta. Została zamordowana. No cóż, to jest wojna. No i piechota nasza doszła. No wiadomo, że gość oczywiście nie miał szans, ale powiem wam, że troszeczkę nam tą swoją armią strat narobił. Okej, oberwał ładnie. Troszeczkę strat nam tu narobił Gaugan 1. Proszę umierać. Pięknie. Skuszy gościu do mnie próbuje strzelić. Dobra, kolejny zabity i kolejny. Ładne combo poszło. No i powiem wam, że Vice sobie daje o wiele lepiej radę na tej serii w Warbandzie niż Vicer w Bannerlordzie. No ale wiecie, no tak to wygląda, no. Nie każdemu wojownikowi może iść dobrze w tej przeklętej Karladii. Dobra, jakie my tu mamy straty ostatecznie? 16 naszych niestety zginęło, co jest dosyć sporym wynikiem, no ale dobra. Co my tutaj dostaniemy? Dostaliśmy jakieś tam budki, które są w ogóle lepsze od moich, więc super sprawa. Fajnie, fajnie, ale powiem wam, że ten mój oddział strasznie dużo je żarcia. No i dobra, no i super. Okej, farmer, dobra, weźmy, tam jakieś straty mamy, więc weźmy, o, z tych więźniów super, bo dostajemy dużo kasy, bo to dosyć wysoko levelowe jednostki. No i oczywiście nasza tutaj jedna armia, czy nasz oddział też wylevelował, więc spoko. Sprawa oczywiście Hosserman, jak najbardziej. Nie będzie skirmisher, proszę bardzo. Czekajcie, muszę okno zamknąć, bo jakieś psy drą mordy. Co mi się nie podoba, bo psuje mi tu klimat Mountain Blade'a, moi drodzy. Okej, no to co, jeden gość został pokonany. Szkoda tylko, że armia zielonych jest o wiele większa od naszej, no ale trudno się mówi, żyje się dalej. No dobra, wioska została jedna uratowana. W sumie jakoś sens zakazy, to zjadę do tej wioski sobie i wezmę jednostki. Proszę bardzo. Fajnie, fajnie. Dobra, okej. Gdzieś idą. No, ludziska, być może rzeczywiście uda nam się jakiś zamek zdobyć dzisiaj. Dobrze było, gdyby ten gościu poszedł jednak na zamek, no bo... Zamek, myślę, że z tymi naszymi obecnymi siłami dałoby się zdobyć, no bo... sam tutaj ten gościu ma 221 jednostek aż, więc myślę, że byłoby to jak najbardziej realne. No i gdzieś idziemy. Pytanie, czy oni nam tutaj nie atakują... jakiegoś zamku? Chyba nie. No dobra, zobaczymy, gdzie ten... A Darian nas doprowadzi. Nie wiem, gdzie on idzie. Ja sobie wezmę tutaj kolejne jednostki, które są z okazji. O, super. 92 jednostki. Nice. Wielka armia została zobaczona koło Mistmir najwyraźniej jakiegoś zamku naszego. No dobra, panie, co pan tu kombinujesz, co? Sarleon. Sarleon nas jeszcze jakoś wyjątkowo chyba lubi. Czy Sarleon też już nas nie lubi? Nie, no lubi. Tylko nie atakują bandytów nędznych, więc... Więc nie wiem po co. Okej. Okay. No panie, co pan tu będziesz kombinował? Dobra, damy ci tutaj akompanię i będziemy za nim latać po prostu i tyle. Stoi w miejscu. Aha. I koniec, tak? Po kampanii wojennej. Aha. No to cudownie.
A nie, bo ja nie za tym, co trzeba, kurde, chodziłem. Dobra, ja nie wiem, gdzie oni idą. Tutaj jest jakaś armia. A, bo tutaj jest armia, o kurde. Zróbmy sejwika, może moi się dołączą. Myślisz, żebyśmy dali radę sobie z nimi? Myślę, żebyśmy dali radę. Chociaż kurde, nie wiem. Dawać, 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 panowie, dawać, dawać, ciśniemy. Okej, okay, ja nie wiem, czy się dobrze skończy, dobra. O mój Boże, okej, okay, czy my mamy szansę? Już nie możemy stąd wyjść w ogóle. Wow, 1022 do 1017. Ludziska, bardzo wyrównana bitwa nam się szykuje. I ogromna ta bitwa będzie tak swoją drogą. Dobra, ja tam nie szarżuję na pewno moim oddziałem. Pierdziele, nie będę ich na straty wysłał. W sumie powiem wam tak, u mnie sporo rekrutów niestety. Teraz, bo ich dowerbowaliśmy przed chwilą. Więc ci rekruci pewnie dostaną w pierdziel totalny. Ale co będzie dalej się działo, to zobaczymy. Powiem wam, że czerwony pasek jest bardziej po stronie jednak wroga. Więc być może oni mają bardziej quality jednostki, cholera wiem. Ale może być dosyć, no nieciekawie. Troszeczkę mają kawalerii. No my tutaj też mamy, no my mamy chyba więcej kawalerii. To może nasza kawaleria ich ładnie powybija. No ogólnie kawaleria Ravensternu jest OP. Co prawda nie jest tak dobra jak Star Leonu. No ale jednak, jednak jest jakaś ona. Więc to jest mega spoko. No dobra, zobaczymy co to będzie się działo. Ludziska. Aha, już tu widzę, że nas atakują gałgany jedne. A, bo to ich kawaleria dojechała właśnie. Dobrze, dobrze, niech ta kawaleria uderzy w naszą piechotę. Szybko ich powybijamy i zrobimy akcję odwetową. Szkoda, że łuku nie mam. Wiecie co, bardzo bym chciał zainwestować jednak w łuk w tej modyfikacji, bo mega by mi się łuk przydał. Tutaj już nas atakują, dawać panowie, dawać gnojów. Zabić jakieś baba. Ja! Yeah! Nie wiem, czy to ja zabiłem. Ja, Walkirię Luiska zabiłem za 540 expa. Nice. Dobra, na razie nie atakujemy, na razie stoimy. Niech ta ich piechota się wyniszczy, już jak widzicie, pomalutku my zaczynamy odbijać piłeczkę. Coraz lepiej nam idzie. Więc tutaj everyone hold the position, stójcie na tym wzgórzu, fajnie się jakoś ustawcie. No, dokładnie, i będzie pan zadowolony. O Jezu, patrzcie, te jednostki moje to... Wow, to support jedynie co, nic więcej. Oni się ustawili na wzgórzu, tak trochę mało przyjemnie, ale już widzę, że wszyscy poszli. Dobra, szarżujemy, już widzę, że nie ma sensu stać. Dobra, weźmy sobie broń dwuręczną. I panie Weiss, ciśniemy! Ciśniemy na zielonych. No, zobaczymy, czy nam się uda. Jednego killa na razie mamy, jak widzicie, po lewej stronie ekranu. Jeden kill poszedł. Problem jest taki, że to są jednostki łucznicze. Ogólnie zieloni się oferują w jednostkach... Odnajdują się w jednostkach łuczniczych, więc oni tutaj z tego wzgórza mogą nam naprawdę dosyć spore straty porobić. No, ale zobaczymy. Pyk. 14 do... O mój Boże, okej. Okay. To się robi... Nieciekawe. Pięknie. 14 poziom, moi drodzy, Weiss bił. Super. Oczywiście pójdziemy sobie te punkciki w leadership. Walcz tu, panie, pomogę ci. Oż, mordy, na dwa strzały. To nieźle. Dobra, tam nasza piechota pięknie ostrzeliwuje. Okej, okay, super. O, ładnie strzelają. O, ale ładnie. Opowiem wam, że łucznicy Ravensternu to jest OP. Nie będę tam podchodził, bo nie chcę... Patrz, jak siekają. Dobra, tu idzie nasza piechota jako wsparcie. Super, super, super. Jocie! No piękne. Dobra, panowie, chodźcie za mną. Nie będę was tam posyłał na śmierć. Wycofujcie się, wycofujcie się. Tutaj. Dobra, ale pięknie ostrzeliwują. Wow! Nice. Dobra, idzie już piechota. Nie będę moich na śmierć posyłał, niech moi się wycofają, niech ci zaszarżują piersi i dopiero wtedy my pójdziemy. Pięknie, pięknie. Dobra, piechota moja przybyła, tam jeszcze kilku zostało, ale seto nieprawdopodobnie zginą. Cofamy się, cofamy się, cofamy się, bo ich piechota jest chyba dosyć mocna. Dobra, teraz. Ja pierniczę, zobaczcie co tu się bliska dzieje tylko. Pyk, spieramy naszych, jak się tylko da. Pięknie. Dobra. Jest dobrze, jest dobrze. Tutaj patrzcie co oni kombinują, jakie taktyki. Wow, powiem wam, że ta modyfikacja jest epicka. Tyle wam powiem, polecam wam tą modyfikację. Co prawda jest ona dosyć wymagająca, jeżeli chodzi o komputery. Ale no naprawdę daje radę.
O, bo już ja tu zostałem sam. Dobra, Vice. Uciekamy stąd. Uciekamy, bo na mnie agro złapali. Widzę, że jakaś kawaleria doszła. Kolejne wsparcie naszych również dotarło. Okej, bo tutaj widzicie, co cała bitwa się przeniosła na to wzgórze. Pyk, dobra, zabity. No, broń dwuręczna to jest jednak... To jest to. Okej, ładnie. Super. No, wybaczcie, Liska, że tak tutaj jestem skupiony i nie mam wam o czym opowiadać na tym odcinku, no ale zobaczcie, co tu się odpierdziela. Oho, jakieś walkirie. Kurczę, powiem wam, że zieloni to są jednak wikingowie, mi się wydaje bardziej. Zieloni to jednak bardziej wikingowie, oni tutaj opierają się na tych, kurde, jednostkach dwuręcznych z toporami ogromnymi. Oj, bardzo by mi się przydał, widzę, że taki kaleszy sam goni. Bardzo by mi się przydał. Dobra, to chodź tu za wzgórze, żeby twoi ci nie pomagali. Bardzo by mi się łuk przydał. No come on, to jest kolejna chyba ta walkiria za 540 expa. Dobra. No już bez konia, to już taka wyszczekana nie będziesz, koleżanko. Tu nasi widzę, że mi pomagają. Dajcie mi ją zabić! Chcę expa! Wow, what the fuck? Moi we mnie strzelają. To nieźli ludzie. Dobra, ładnie. Piechota tu widzę, że mnie goni również. O, mój Boże, obrywam. Dobra, padła, 540 XP jest moje, noise. Dobra, tych jeszcze chłysków przydałoby się jakoś ładnie powybijać. Tylko, że się bronią gałgany jedne. Patrzcie, niestety widzę po napisach, że chyba dostajemy w pierdziel. Przegrywamy w wojnie z zielonymi. A ludzie mi pisali, że zieloni są słabi. Kuźwa, jak oni są wyjątkowo mocni. Dobra, widzę, że tu mój łucznik przyszedł gdzieś na pomoc. A jak to tu wygląda? Sytuacja. Moi, proszę tu za mną iść. Musimy się jakoś fajnie skupić. Nie, no dobra, widzę, że wsparcie doszło, ale czerwoni jednak wygrywają. Jak wyglądają statystyki? Ich jest więcej przede wszystkim. 227... Nie, w sumie chyba i może i wygrywamy nawet. O mój Boże, ale oni nas rozpierdzielają. Aż mi się smutno robi, jak to widzę. Giń, dziadzie jeden. Dobra, padł. Okej, bardzo ładnie. Dobra, tu możemy powalczyć z tą piechotą. Te walkirie są strasznie mocne. Ale dajemy ładnie radę. Oho, dobra. Lecieć, panowie. Kurczę, ale będziemy, jakby nam się udało to wygrać, wiecie ile byśmy mieli punktów renomy? To by było po prostu coś niesamowitego. No staramy się jak możemy, ale zobaczcie, jak oni tutaj, oni wygrywają w tej wojnie, w tej bitwie z tego powodu, że oni nas przesunęli na sam początek mapy, tu jest nasz spawn. Więc jak widzicie, nas wytępili, mają lepszą piechotę niestety. Może nie tyle co, no mają lepszą piechotę, albo może w ogólnym rozrachunku działa być może to na takiej zasadzie, że my mamy lepsze jednostki. No ale w tej bitwie akurat byli lordowie po ich stronie, którzy mieli bardziej wyszkolone te jednostki od naszych po prostu i tak to wygląda. No, to jest moja jednostka najemna, kuszników. Ci kusznicy, jeżeli chodzi o jednostkę najemną w tym modzie, są dobrzy. Oni naprawdę dają radę. No powiem wam, że to jest największa bitwa ever. No, największa bitwa ever nam się trafiła. Fajnie, bo przynajmniej dużo się dzieje w tym materiale. Fajna sprawa, ale pomału my zaczynamy przesuwać tą linię, jak możecie zobaczyć. O, super, super. Chociaż zaraz to się pewnie zmieni, jak... Zaraz to się pewnie zmieni, jak dojdzie wsparcie wrogów. Dobra. Okej, nice. A już moja tarcza została dosyć mocno uszkodzona, no i dobra, zabiłem gałgana. Dawaj, zatrzymać ją!
Dobra, ciśnijcie panowie. Cisnąć, cisnąć, ładnie. O kurde, te jednostki z ich stoporami naszą piechotę strasznie mocno niszczą. Nie są one dobrze opancerzone, ale kurde. Te ich bronie są epickie. Dobra, weźmy broń dwuręczną. Powalczmy troszeczkę z naszą kosą ogromną. Wow, 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 ale... Ale typek mnie wycentrował. Ładnie. Okej. Okay. Dobra. Nope. Lepiej tarcza. Z tarczą czuję się bezpieczniejszy, jeżeli mam być szczerym. Dobra, tu moje jednostki kuszników strzelają. Ładnie, ładnie. Okej. Okay. Dobra, piechota kolejna, znaczy kawaleria kolejna doszła. Dawać, 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 panowie, dawać. Come on. Come on. Ciśniemy. Walkirię, pięknie poszła. Niestety ja jej nie zabiłem. Ale bardzo ładnie poszło. Oj, powiem wam, że to jest najlepsza bitwa, w jakiej brałem udział, jeżeli chodzi o tę modyfikację. To na pewno. Okej, okay, ładnie oberwał. 58 damage'u dla konia. No powiem wam, że już niestety Vice jest dosyć mocno pobijany. Ała. Oj, niestety nasz padł. Co jest smutne. Dobra, ja się tu muszę wycofać. Ogólnie. Bo już zostałem sam na tej linii. Dobra, cofnijmy się. Okej. Dobra, pięknie. Patrzcie, sięgnął mnie, no goddammit. Dłuższy oręż ma. No dobra, no jeszcze tam troszeczkę życia mamy niby. Oho, już mamy niewiele. Dobra, wycofujemy się. Cofujemy się, bo ja zaraz zginę. Ja bym chciał jeszcze troszeczkę w tej bitwie powalczyć. Żeby nie było. Chociaż ten Gaugan mnie tak tu prowokuje. Do walki one versus one. On tu widzę, że mój mi już pomaga. Dobra. Tu się dzieje nieciekawie. Dobra, moje jednostki, żeby oczywiście nie ginęły jako pierwsze. O, patrzcie, farmer u mnie po mojej stronie. Co farmer ma? Farmer trzyma kamienia, będzie kamieniami ich rzucał. Na pewno zada jakiś damage takiej walkirii. Tam nasi już leżą i kwiczą. I tam ich, zobaczcie, tam na wzgórzu się ustawiła ich niestety jednostki strzeleckie i tam nas wybijają jak chcą. Dlatego nie pchamy się z rekruci, zostali sami. O, to nie się. O, tu jest lepsza jednostka. Oni są dobrzy. Tylko, że, no wiecie, to wygląda źle. To wygląda bardzo źle. W zasadzie ja tu nie mam jednostek strzeleckich. Więc. A tak, o, koń jeszcze nas przeszarżował. Cudownie. Zobaczcie, pchali nas na początek mapy. Wiem, że posyłam tych ludzi na śmierć, no ale trudno, no musimy, może jedną osobę zabiją. Zobaczymy. Oj, najlepsza bitwa, ewidentnie ludziska. Najlepsza bitka. Dobra, próbujemy tu od boku jakoś gałganów. Aha, to nieźle. O mój Boże. Strasznie ciężko, zobaczcie, oni nas tutaj jeszcze od boku zachodzą. I nie jest łatwo ogólnie. Nie jest kurde łatwo. Dobra, ładnie. Okej, okay, spoko. Szkoda, że za zabicie konia nie dostaje się jakoś tam przynajmniej 5 expa, to by było całkiem spoko. Dobra, za tym wzgórzem można by tu powalczyć. Dobra, oberwał. No i dobra, zawity. Skirmisher. O kurczę, skirmisherzy też w miarę dobrze się trzymają. Niby jest to nisko levelowa jednostka. Ale jednak dali radę. Dobra, widzę, że nowe wsparcie doszło. Gdzieś nam tutaj. Tutaj doszło, okej. Okay. O, już moich w ogóle nie ma, zobaczcie, już moich nie ma. Zobaczmy statystyki, ale powiem wam, że statystyki chyba bardzo kolorowe nie są niestety. 621 wrogów zginęło, naszych 40, chociaż nie no, bitwa jest wyrównana, chociaż naszych tutaj więcej zostało poranionych. Oj,
Nie wiem, nie wiem. W pewnym razie już mój oddział został wybity, znaczy poraniony. Już nie ma mojego wsparcia. Oni, zobaczcie, mam nawet głupie jednostki. Ła, trafił mnie. Głupie jednostki najemne, dobrze doposażone. No więc przewagę mają zieloni, przewagę mają. Ta wojna nas wyniszczy, a jeszcze jak, kurde, błąd zrobiłem, bo jeszcze jak nas Sarleon teraz atakuje za to, że ją wioskę splądrowałem, to niestety Ravenstern leży i kwiczy, ale to nic bliska. Mamy jeszcze do dyspozycji pełno innych frakcji, w razie czego, gdyby było naprawdę bardzo źle. Więc nie będzie chyba aż tak bardzo źle, no mam taką nadzieję przynajmniej. No, odcinek już trwa pół godziny. Dzieje się, dzieje. Okej. Wow, powiem wam, że broń dwuręczna u mnie leży i kwiczy. Ale tego gościa ładnie zraniliśmy. I tego również ładnie. 18 damage'u, nie no. Dobra, pobawmy się bronią jednoręczną, to jest za mały damage. Dobra, o, 34. Farmer! Gin, farmerze. Oho, o nie, najgorzej. O nie, tarcze mi rozwoła. O, ale oni damage zdają. O nie. Tamten gałgan mnie uderzył, kurde, i nie miałem jak się ruszyć. Dobra, no to teraz co, bitwa została tylko do oglądania z góry. 15 kili w ciągu tej bitwy. Nie jest to jakoś szczególnie dużo. No ale dobra, poglądajmy. 40 FPS-ów. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Teraz fioletowi walczą nasi, jakiś fioletowy lord, szlachcic. A i... Wygrywają tutaj, ten oddział tu wygrywa. Dosyć zacnie, tutaj też jest jakaś bitwa i tutaj też ich rozgramiają. Te, widzicie, ci z toporami, jacy są mocni. Oni nie mają dobrego pancerzu, ale kurde, ta broń jest chyba... jedną chyba z lepszych w grze, oj tak. Oj tak. No. No i co, i tu nas przegonili, rozgromili nas, bo reszta tutaj nas dobiła. Po prostu nas rozgromili przez to, że mają przewagę liczebną. Ale jednostki, chyba że chodzi o piechotę, mamy lepszą. Tak mi się wydaje. Tych jest dużo, tych takich, o. Ta, zieloni to są wikingowie. Oho, no i leci kolejne wsparcie. A tutaj nasi też idą? Też idą. Tylko, że oni mają, zobaczcie, oni mają dalej pełno kawalerii. A u nas już tej kawalerii niestety brakuje i to jest taki główny... główny problem. Mamy tu jakieś tam kilku kawalerzystów, ale wiecie, oni zbytnio wiele w tej bitwie nie zdziałają niestety. No i już malutku zaczynają przychodzić jednostki takie plepsy, rekruci. Jakbym to powiedział, nie sponsorzy mojego kanału tutaj przychodzą. Więc no niewiele tu nie zdziałają, ale tu widzę, że jakieś elitarne jednostki biegną Ravensternu. Dawać panowie, dawać. Oj, w pierdziel dostają. Oj Boże. O matko. O ja pierdziele. Ło! Człowieku. Okej. Przegraliśmy. O, ostatnie wsparcie chyba. Z rekrutów. Ja pierdziele, tak niewiele do wygranej. No, walczcie panowie, nie, co to jest? Rekruci Ravensternu nam tylko zostali już. O mój Boże. Nawet nie zabiją kawalerzysty. Wow. Ripuru. No, przegraliśmy niestety. Ci spierdzielają. Ale kawaleria ich dogoni, albo ich rozstrzelają tu. Zdrajcy! Walczyć, a nie... swoje życie ratujecie. No niestety. Przegraliśmy. Mimo tego, że bitwa była wyrównana, to najwyraźniej mieli lepsze jednostki. A powiem wam, że niewiele chyba tutaj zostało. 800 wrogów. O nie no, dużo jeszcze ich zostało. Mieli 1100 jednostek, to jeszcze 200. Dobre 200. No i co, porażka. Do niewoli mnie zabrali, resztę moich też. Matko bosko. Tak czy inaczej, porażka czy nie porażka, była to największa bitwa ever. I najlepsza.
A my dostaliśmy 15 poziom dzięki temu. W sumie nie wiem dzięki czemu, ale uciekliśmy stąd. Patrzcie, ile więźniów nam za... Wow, ale on kasy będzie miał. Ale wpierdziel. No cóż, ludziska, co ja będę robił poza odcinkiem? Będę zbierał armię i ją szkolił na bandytach. No bo nic innego mi tu liska nie pozostało. Dobra, idziemy sobie tutaj, 6 poziom. Wlatuję. Coś jeszcze bym chciał sobie tutaj fajnego rozdysponować. To może niekoniecznie, Weapon Master nie mogę. Inżynieria. Większy ekwipunek może? Ewentualnie, w sumie tego i tak nie weźmy sobie większy ekwipunek. A nie, większego ekwipunku nie mogę mieć. A nie, to jest... A nie, to jest ten, szybsze leczenie się, oczywiście, jak najbardziej. Dobra, broń dwuręczna, podskillujemy sobie ją troszeczkę, żeby nie było lipy. Coś mi oni zabrali? Zabrali mi moją broń. Tu sam mam jakieś tam miecze, ale to są kiepskie miecze. Dobra, weźmy na razie to, żeby coś było. Dobrze, że zbroi chociaż nie zabrali ani konia. O Jezu, ale wpierdziel dostaliśmy. No to Ravenstern leży. Niestety leżymy. Cóż, są jeszcze inne frakcje, jak będzie źle szło. Odbili nam już jeden z zamków. Dobra, ludziska, dziękuję za obejrzenie. Jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie ludziska łapeczkę w górę. Jak chcecie, możecie sponsora sobie kupić w celu posiadania wcześniejszych odcinków. Wypisania na odcinku i w ogóle dużo bonusów, więc zapraszam ludziska. No i tyle. Dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć, hej, na razie.